Księga Niebios. Tom 17. Och! Gdyby dusze mnie kochały, ciężar tak wielkiej miłości stałby się lekki. Bo kiedy miłość otrzymuje powrót miłości, jest gaszona miłością bliskich. Ale kiedy nie otrzymuje informacji zwrotnej, zaczyna majaczyć. I czuje się, jakby odpłaciło jej się aktem śmierci. Zobacz więc całą gorycz i ból, jakie zadała mi męka mojej miłości. Ponieważ w mojej fizycznej męce dali mi tylko jedną śmierć, podczas gdy w mojej męce miłości musiałem ponieść tyle śmierci, ile wynosiła liczba aktów miłości, które wyszły ze mnie i dla których nie było wzajemności. Dlatego ty, moja córko, przyjdź i oddaj mi tę miłość. W mojej woli znajdziesz całą tę miłość jakby w jednym akcie. Uczyń to swoim skarbem i ze mną ukonstytuuj się miłością od każdego czynu stworzeń ludzkich, aby dać mi korespondencję miłości dla każdego ludzkiego stworzenia. Trwam w stanie pozbawienia Jezusa z wielką goryczą, która temu towarzyszy. Jeśli czasami pozwala mi się dojrzeć w moim wnętrzu, okazuje się zamyślony i milczący. Jednak mimo jego milczenia cieszę się, bo myślę, że mnie nie opuścił i że nadal mieszka we mnie. Kiedy moja biedna dusza ma upaść, widok jego trochę mnie ożywia, jak dobroczynna rosa. Ale dlaczego? Abym wróciła do suchości i poczułam się, jakbym znowu umierała. Więc wciąż jestem między życiem a śmiercią. W chwili, gdy byłam w ten sposób pogrążona w ogromnym morzu moich cierpień po utracie go, mój słodki Jezus poruszył się we mnie. Gdy pokazał się w stanie modlitwy, dołączyłam do niego w modlitwie. Potem powiedział do mnie: moja córko, kiedy stworzyłem człowieka, otoczyłem go dla zachowania jego życia, powietrzem dla jego ciała i powietrzem dla jego duszy, powietrze naturalne dla ciała i powietrze mojej woli dla jego duszy. Jak wiesz, naturalne powietrze ma tę zaletę, że pozwala człowiekowi oddychać oraz sprzyja wegetacji i świeżości w całej przyrodzie. Tak więc, nawet jeśli tego nie widzimy, powietrze kieruje życiem każdej stworzonej istoty. Wszyscy go potrzebują. Działa wszędzie w dzień i w nocy. Ono sprzyja biciu serca, krążeniu krwi, całemu życiu naturalnemu. Ale czy wiesz, skąd czerpie taką cnotę? To Bóg dał mu wszystkie te przywileje. Ponieważ przyroda potrzebuje naturalnego powietrza do zachowania, dusza również potrzebuje powietrza. Dla duszy sama moja wola stanowi jej powietrze. Moja dobroć nie chciała dla duszy innego powietrza. W taki sposób, aby cała substancja i wszystkie dobra mojej woli mogły wnikać głęboko i przynieść jej boski pokarm, niebiańską świętość i wszystkie niebiańskie dobra. Musiała istnieć emulacja między ciałem a duszą. Pierwsze oddychając naturalnym powietrzem i drugie oddycha powietrzem mojej woli. Ale jest za czym płakać. Jeśli stworzenia wyczuwają brak naturalnego powietrza, robią wszystko, aby je zdobyć. W razie potrzeby wspinają się na wysokie góry, jeśli w dole jest powietrze niezdrowe. Jeśli chodzi o powietrze mojej woli, stworzenia ludzkie nie myślą o tym i nie żałuję, że go im odebrano. Chociaż są zobowiązani do zanurzenia się w powietrzu mojej woli.
Dlaczegoż nie lubią tego pacznącego i uświęcającego powietrza? Ono nie może włożyć do ludzkich stworzeń dóbr, które zawiera. I musi tam zostać, wewnątrz pozostać nieużywane, zawieszony w swojej akcji. Bez możliwości rozwijania życia, które pociąga za sobą moja wola. Dlatego córko moja, jeśli chcesz, aby moja wola spełniła w tobie swe projekty, polecam ci, abyś zawsze oddychała powietrzem mojej woli. W celu, aby boskie życie rozwijało się w tobie i abyś osiągnęła prawdziwy cel, dla którego zostałaś stworzony. Myślałem o niezmienności Boga i zmienności stworzeń. Co za różnica! Mój ukochany Jezus ukazał się we mnie i powiedział do mnie: moja córko, spójrz, nie ma miejsca, w którym nie ma mojej istoty. Dlatego nie muszę się ruszać ani w prawo, ani w lewo, ani do tyłu. Ponieważ nie ma miejsca, w którym nie jestem obecny, moja stabilność jest uniwersalna i doskonała. Jest to moja wieczna niezmienność. To, co mi się dzisiaj podoba, cieszy mnie zawsze. Jestem niezmienny w tym, co lubię i czego chcę. Kiedy coś jest przeze mnie kochane lub pożądane, nigdy się to nie zmienia. Aby nastąpiła zmiana, musiałbym ograniczyć swój ogrom, czego ani nie mogę, ani nie zrobię. Moja niezmienność to najpiękniejsza aureola wieńcząca moją głowę. Ta aureola rozciąga się pod moimi stopami i składa wieczny hołd mojej niezmiennej świątobliwości. Powiedz mi, czy jest jedno miejsce, w którym nie możesz mnie znaleźć? Kiedy mówił, jego boska niezmienność pojawiła się w moim umyśle. Ale kto może powiedzieć, co zrozumiałam? Boję się mówić bzdury i dlatego trzymam gębę na kłódkę. Później, mówiąc mi o zmienności stworzeń, mówi do mnie: biedne stworzenia, jak ograniczone jest ich małe miejsce. Choć jest małe, to miejsce nie jest ani stabilne, ani stałe. Dziś stworzenie jest w jednym miejscu, następnego dnia w innym. Pewnego dnia pokocha kogoś, coś lub miejsce i następnego dnia wszystko się zmieniło. Może nawet pogardzać osobą lub rzeczą, którą kochała poprzedniego dnia. A czy wiesz, co sprawia, że biedne stworzenie jest tak niestabilne? To jego ludzka wola. To sprawia, że jest niestała w miłości, pragnieniach i dobru, które czyni. Jego ludzka wola jest jak pędzący wiatr, który porusza go każdym swoim podmuchem. Jak sucha trzcina, raz popychana jest w prawo, raz w lewo. Tworząc człowieka, chciałem, aby żył w mojej woli, dobrowolnie rezygnując ze swej ludzkiej woli. Aby, uwalniając go od porywistego wiatru ludzkiej woli, moja wola uczyniła go człowiekiem w dobrym stanie, stabilnym w miłości, świętym w swoich działaniach. Chciałem, żeby żył na rozległym terytorium mojej niezmienności. Ale człowiek nie chciał tego w ten sposób. Chciał mieć swoje małe miejsce i zrobił sobie zabawkę. Z sobie. Innych. Oraz. Własnych pasji. Dlatego wzywam i błagam stworzenie ludzkie, aby przywróciło moją wolę tam, skąd pochodzi. Aby nie było już dłużej niestałym, ale stabilnym i mocnym.
Nie zmieniłem nic z tego, co na początku postanowiłem i uczyniłem dla ludzkiego stworzenia. Czekam na nie. Tęsknię za nim. Zawsze pragnę go w mojej woli. Byłem bardzo niespokojna. Modląc się, płakałam nad swoim smutnym stanem pozbawienia tego, który jest całym moim życiem. Mój stan jest nie do naprawienia, nikt się nade mną nie lituje. Wszystko jest tylko sprawiedliwością. Kto ulituje się nade mną? Jeśli źródło litości odwróci się ode mnie. Kiedy tak płakałam i modliłam się, poczułam na sobie ręce Jezusa. Podnosząc mnie bardzo wysoko, powiedział do mnie: przyjdźcie wszyscy, aby zobaczyć wspaniałe widowisko, jakiego nigdy wcześniej nie widziano na ziemi i w niebie. Oto dusza nieustannie umierająca z miłości do mnie. Na te słowa Jezusa otworzyły się niebiosa i spojrzała na mnie cała niebiańska hierarchia. Patrzyłam też na siebie i widziałam, jak moja biedna dusza usycha i umiera jak kwiat, który ma wyłonić się z łodygi. Kiedy umierałam, tajemna siła przywróciła mnie do życia. Och! Być może to sprawiedliwość Boża karze mnie słusznie. Mój Boże, mój Jezu, zmiłuj się nade mną. Zlituj się nad biednym, umierającym stworzeniem. Mój los jest najcięższy, jaki śmiertelne stworzenie może cierpieć, umrzeć bez umierania. Potem mój słodki Jezus wziął mnie w ramiona prawie całą noc, aby dać mi siłę i pomóc w mojej agonii. Wierzyłam, że w końcu zlituje się nade mną i przyprowadzi mnie ze sobą do nieba, ale na próżno. Po tym, jak trochę mnie w ten sposób ożywił, zostawił mnie, mówiąc do mnie: moja córko, moja wola otrzymuje nieustanną śmierć od stworzeń. Ona jest życiem i jako życie chce dawać życie i światło. Ale stworzenia odrzucają to światło. A ponieważ go nie otrzymują, to światło umiera dla stworzeń. A moja wola czuje tę śmierć. Moja wola chce ujawnić cechy i cnoty, które zawiera. Ale stworzenia odrzucają tę wiedzę. W ten sposób moja wola odczuwa śmierć, którą stworzenia nadają cnotom i cechom mojej woli. Podobnie. Jeśli moja wola chce dać miłość, a ta miłość nie jest przyjęta, to czuję śmierć daną miłości. Jeśli chce udzielić świętości lub łask, odczuwa śmierć, którą stworzenia dają świętości i łaskom, których chce udzielić, a które stworzenia ludzkie odrzucają. W ten sposób moja wola podlega ciągłej śmierci ze względu dla korzyści, które ona chce ofiarować. Czy nie czujesz ciągłej śmierci, którą cierpi moja wola? Bo mieszkasz w niej, to jest więc normalne, że czujesz te zgony i że żyjesz w ciągłym stanie agonii. Słysząc to, mówię mu: Jezu, moja miłości, rzeczy nie wydają mi się takie. To pozbawienie mnie Ciebie zabija mnie. Odbiera mi życie, nie powodując śmierci. Odpowiedział mi: to jest, moja córko, w części pozbawienie mnie, które odczuwasz tak boleśnie, ale też po części moją wolę, która, zaabsorbowana tobą, sprawia, że uczestniczysz w jej smutkach. Moja córko, prawdziwe życie w mojej woli oznacza, że istota, która w niej żyje, dzieli ból zadany mi przez stworzenia. Rozmyślałam o niepokalanym poczęciu mojej królowej i matki. Mój umysł był oszołomiony. Przez zasługi, piękno i cuda,
którymi wypełnione jest niepokalane poczęcie. Ten cud przewyższa wszelkie inne cuda dokonane przez Boga w całym stworzeniu. I powiedziałam sobie: cudowne dziecko niepokalanego poczęcia jest niezwykle wielkie. Ale moja niebiańska matka nie przeszła żadnej próby w swoim poczęciu. Wszystko jej sprzyjało tyleż ze strony Boga, co ze strony natury, która została stworzona przez Boga tak szczęśliwa, tak święta i uprzywilejowana. Jakie bohaterstwa i jakie próby przeżyła. Jeśli aniołowie w niebie i Adam na ziemi nie uniknęli próby, czy tylko królowa byłaby zwolniona z tej próby i w konsekwencji pozbawiona pięknej aureoli? Jaką próbę nałożyłaby na tę dostojną królową i matkę Syna Bożego? Kiedy tak myślałem, mój kochający Jezus stał się widoczny we mnie i powiedział do mnie: moja córko, nikt nie jest dla mnie akceptowany bez testu. Gdyby nie zdała testu, miałbym niewolnicę jako matkę, a nie wolną osobę. Nasze relacje, nasza praca i nasza miłość chcą darmowego członkostwa. Moja matka miała swój pierwszy test od pierwszej chwili poczęcia. Od pierwszego racjonalnego aktu znała zarówno swoją ludzką wolę, jak i wolę Bożą. I musiała swobodnie wybrać, do której chce dołączyć. Nie tracąc ani chwili i znając pełny zakres poświęcenia, które złożyła, oddała nam swoją wolę, nigdy nie chcąc jej cofnąć. I daliśmy jej nasz dar, wolę Bożą. Po tej wymianie zalaliśmy niepokalane poczęcie, najbardziej uprzywilejowane ze wszystkich stworzeń, ogromem naszych zalet, urody, cudów i ogromnych mórz łaski. Ja zawsze testuję wolę. Bez wolnej woli osoby wszystkie ofiary, nawet śmierć, przyprawiają mnie o mdłości i nawet nie przyciągają ode mnie spojrzenia. A czy chcesz wiedzieć, jaki był największy cud, jakiego dokonaliśmy w tym tak świętym stworzeniu, jakim jest moja mama? Co było największym bohaterstwem tego stworzenia tak pięknego, że nikt nigdy nie będzie mu w stanie dorównać? Rozpoczęła swoje życie w naszej woli i kontynuowała je i zakończyła w niej. Możemy powiedzieć, że ukończyła je w punkcie, w którym rozpoczęła, oraz że zaczęła to w momencie, w którym to ukończyła. A naszym największym cudem było to, że z każdą z jej myślą, słowem, oddechem i z każdym uderzeniem serca, ruchem i krokiem wlewała się w nią nieustannie nasza wola. W ten sposób ofiarowała nam bohaterstwo, myśli, słowa, oddechów, bicia serca oraz boskich i wiecznych ruchów. Podniosło ją tak wysoko, że tym, czym jesteśmy z natury, ona stała się dzięki łasce. Wszystkie inne jej przywileje, w tym jej niepokalane poczęcie, są niczym w porównaniu z tym wielkim cudem. To właśnie uczyniło ją stabilną i silną przez całe życie. Moja wola nieustannie się w nią wlewająca uczyniła ją uczestniczką boskiej natury. I jej nieustanny odbiór tego, co od nas otrzymywała, uczynił ją silną w miłości i cierpieniu, inną od wszystkich. Działała w niej nasza wola, która sprowadziła na ziemię słowo przedwieczne i co sprawiło, że jej życie było bosko owocne. Aby mógł się w niej począć Bóg człowiek, bez żadnego innego udziału człowieka, stała się godna bycia matką własnego Stwórcy. Dlatego zawsze nalegam na moją wolę, ponieważ ona
utrzymuje duszę tak piękną, jak wtedy, gdy opuściła nasze ręce i sprawia, że rośnie jako oryginalna kopia swojego Stwórcy. Jakiekolwiek uczynki i poświęcenia czynimy, jeśli moja wola nie ma w tym udziału, nie znam ich. Odmawiam im. Nie poznaję ich. Nie są dla mnie pokarmem. Najpiękniejsze prace bez mojej woli to jedzenie. Dla ludzkiej woli. Dla poczucia własnej wartości i dla chciwość stworzenia ludzkiego. Moje dni są zawsze bardziej cierpiące. Jestem w ciężkim stanie pozbawienia mojego słodkiego Jezusa. Jest jak śmiertelna broń zawieszona nade mną i gotowa w każdej chwili mnie zabić. Kiedy ma zadać mi śmiertelny cios? Co byłoby dla mnie ulgą i pozwoliłoby odejść do mojego Jezusa? Pozostaje zawieszona nad moją głową. I na próżno czekam na ostateczny cios. Czuję, że moja biedna dusza i moja biedna natura się rozpadają. Ach! Moje wielkie grzechy nie pozwalają mi zasłużyć na śmierć. Jakie cierpienie! Co za długa agonia! Ach! Mój Jezu, zmiłuj się nade mną! Ty, który jako jedyny znasz mój bolesny stan, nie opuszczaj mnie, nie zostawiaj mnie samej. Kiedy miałam te uczucia, znalazłem się poza ciałem i w bardzo czystym świetle, gdzie mogłem zobaczyć Królową Matkę z małym dzieciątkiem Jezus w jej dziewiczym łonie. O mój Boże! W jakim smutnym stanie było moje kochane małe dzieciątko Jezus. Jego małe człowieczeństwo zostało unieruchomione. Jego małe dłonie i małe nieruchome stopy, bez możliwości poruszania się, nie miał miejsca, by otworzyć oczy lub swobodnie oddychać. Jego bezruch był taki, że chociaż żywy, wydawał się martwy. Powiedziałam sama do siebie, jak mój Jezus musi cierpieć w tym stanie, i tak samo jego matka, widząc dzieciątko Jezus tak tkwiące w jej łonie. W czasie, gdy zastanawiałam się nad tymi myślami, dzieciątko Jezus powiedziało do mnie szlochając: moja córko, bóle, które wycierpiałem w dziewiczym łonie mojej matki, są niezmierzone dla ludzkiego ducha. Czy wiesz, jakie było pierwsze cierpienie, którego doświadczyłem od pierwszej chwili poczęcia i które znosiłem przez całe życie? Ból śmierci. Moja boskość zestąpiła z nieba w pełni szczęśliwa, bez żadnego cierpienia ani śmierci, które mogłyby do niej dotrzeć. Kiedy zobaczyłem moje małe człowieczeństwo poddane cierpieniu i śmierci, z miłości do stworzeń, poczułem ból śmierci tak intensywnie, że umarłbym natychmiast. Gdyby moja boska siła nie wspierała mnie cudownie, pozwalając mi doświadczyć tego cierpienia, kontynuując życie. Więc to zawsze była dla mnie śmierć. Śmierć z powodu grzechu. Śmierć dobra w stworzeniach, a nawet ich naturalna śmierć. Jaką okrutną mękę przeżyłem przez całe życie. Ja, który zawierałem życie, który był nawet absolutnym panem, zamierzałem poddać się karze śmierci. Czy nie widzisz mojego małego człowieczeństwa nieruchomego i umierającego w łonie mojej drogiej mamy? Czy sama nie czujesz, jak straszne jest doświadczanie bólu śmierci bez umierania? Moja córko, to twoje życie w mojej woli sprawia, że bierzesz udział w nieustannej śmierci mojego człowieczeństwa. W ten sposób spędziłam prawie cały poranek obok Jezusa w łonie mojej mamy. Widziałam to, gdy umierał,
aby odzyskać życie, a następnie ponownie poddać się śmierci. Jakże bolesny był dla mnie widok Dzieciątka Jezus w takim stanie. Następnej nocy zastanawiałam się nad tym aktem, przez który słodkie małe dzieciątko opuściło łono matki, aby narodzić się pośród nas. I mój biedny duch był zagubiony w tej tajemnicy tak głębokiej i tak przepełnionej miłością, kiedy poruszając się we mnie, mój słodki Jezus wyciągnął swoje małe rączki, aby mnie pocałować. Mówi do mnie: moja córko, akt mojego narodzenia był najbardziej uroczystym aktem dla wszystkich stworzeń. Niebo i ziemia pochylone w głębokiej adoracji. Na widok mojego małego człowieczeństwa, w którym moja boskość została zamurowana. Nastąpił akt milczenia, głębokiej adoracji i modlitwy. Cała zachwycona moja mama modliła się przed tym wspaniałym cudem, który z niej wyszedł. Modlił się także święty Józef i aniołowie. Całe stworzenie odczuło wielkość mojej twórczej mocy. Z miłością odnawiany przed nim. Moja mama czuła się bardzo zaszczycona, ponieważ ten, który ją stworzył, potrzebował jej do utrzymania swojego człowieczeństwa. Słońce czuło się zaszczycone, że musi dać swoje światło i ciepło swojemu Stwórcy, jego prawdziwemu Panu. Wydał przyjęcie na moją cześć. Ziemia poczuła się zaszczycona, widząc mnie leżącego w żłobie. Cała poruszona moimi wątłymi kończynami, okazywała swoją radość zadziwiającymi znakami. Całe stworzenie czuło się zaszczycone, widząc jego prawdziwego króla i pana zetestępującego ku niemu. Każda stworzona rzecz wniosła swój wkład. Woda chciała ugasić moje pragnienie. Ptaki pocieszały mnie swoim ćwierkaniem. Wiatr pieścił mnie. Powietrze mnie łagodziło. Wszystkie stworzone rzeczy złożyły mi swój niewinny hołd. Tylko niewdzięczny człowiek okazał niechęć. Chociaż czuł coś niezwykłego. Radość. Potężną siłę. Nawet gdym go zawołał ze łzami i jękami. Nie ruszał się. Z wyjątkiem kilku pasterzy. Jednak to dla niego przyszedłem na ziemię, aby dane mi było go ocalić i sprowadzić z powrotem do jego niebiańskiej ojczyzny. Czuwałem, aby zobaczyć, czy przyjdzie, aby otrzymać wielki dar mojego boskiego i ludzkiego życia. Moje wcielenie było niczym innym jak oddaniem się na łaskę stworzeń. Oddaję się na łaskę mojej drogiej matki i świętego Józefa, któremu oddałem swoje życie. A ponieważ moje dzieła są wieczne, boskość, słowo zetestąpiło z nieba, aby nigdy nie opuścić już ziemi. Aby móc nieustannie oddawać się wszystkim stworzeniom. Przez całe życie hojnie się oddawałem. I na kilka godzin przed śmiercią ustanowiłem wielki cud Eucharystii. Aby wszyscy, którzy tego pragną, mieli możliwość otrzymania wielkiego daru mojego życia. Nie martwiłem się, że będą zniewagi, które zostaną mi popełnione lub że będą tacy, którzy odmówią przyjęcia mnie. Powiedziałem sobie. Dałem siebie. Nigdy się nie odbiorę. Niech robią co chcą. Zawsze będę do ich dyspozycji. Moja córko, taka jest natura prawdziwej miłości. Wytrwałość i determinacja, by nigdy się nie cofać, bez względu na to, czego wymagałoby poświęcenie. Stałość w moich dziełach jest moim zwycięstwem i największą chwałą. W stworzeniu stałość jest znakiem, że działa na rzecz Boga.
Dusza nie daje się niczym powstrzymać. Nie martwi się ani o siebie, ani o swoją reputację. Ani niechęć jej krewnych. Nawet gdyby kosztowało ją to życie. Spogląda tylko na Boga, dla którego wyruszyła. Czuje się zwycięska, kiedy poświęca swoje życie z miłości do Boga. Niestałość wynika z natury ludzkiej, z jej sposobu działania, z jej namiętności. Ona nie jest prawdziwą miłością. Stałość musi charakteryzować tego, który działa dla mnie. Przez moją stałość nigdy się nie zmieniam w swoich pracach. Kiedy coś jest zrobione, jest na zawsze. Mój dzień dobiegał końca i zastanawiałam się, czy zostało mi jeszcze coś do zrobienia. We mnie usłyszałam głos mówiący do mnie. Wciąż musisz zrobić najważniejszą rzecz. Wtopić się w wolę Bożą. W swój zwykły sposób zaczęłam to robić. Wtedy wydało mi się, że otworzyły się niebiosa i przyszedł do mnie cały niebiański dwór. Mój słodki Jezus powiedział do mnie: Moja córko, włączenie cię w moją wolę jest aktem najbardziej uroczystym, największym i najważniejszym w całym twoim życiu. Wtopić się w moją wolę jest wejść w wieczność, pocałować ją i odebrać jej własność. Kiedy dusza łączy się z najwyższą wolą, wszyscy przychodzą, aby złożyć tam to, co mają. Aniołowie, święci i sama boskość przychodzą, aby złożyć wszystko w tej duszy. Wiedząc, że robią to w woli Bożej, gdzie wszystko jest bezpieczne. Odbierając te towary, do których dodaje własne czyny, dusza pomnaża je w woli Bożej i oddaje całemu niebu podwójną chwałę i cześć. Tak więc, łącząc cię w mojej woli, wprawiasz niebo i ziemię w zamieszanie i jest to nowa impreza dla wszystkich. I jak łączenie się w mojej woli, to kochać i dawać w imię wszystkich. Aby więc nie dać się zakochać w stworzeniu, deponuję w nim dobra wszystkich, jak również własne. Nie brakuje miejsca, aby złożyć tam tak wiele dóbr, ponieważ moja wola jest ogromna i zdolna do przyjęcia wszystkiego. Gdybyś wiedziała, co się dzieje, kiedy wtapiasz się w moją wolę, płonęłabyś pragnieniem ciągłego robienia tego. Następnie zastanawiałam się, czy powinnam to przelać na papier, ponieważ nie uważałem tego za rzecz konieczną lub ważną. Zwłaszcza, że nie otrzymałem żadnych wskazówek na ten temat. Poruszając się we mnie, mój słodki Jezus powiedział do mnie: Moja córko, jak to może nie być ważne, aby powiedzieć, że wtopić się w moją wolę, czyli w niej żyć. Dusza, która łączy się z moją wolą, przyjmuje jako depozyt wszystkie moje boskie i wieczne dobra. Święci konkurują ze sobą, aby złożyć swoje zasługi w duszy zespolonej z moją wolą. Ponieważ czują tam chwałę i moc mojej woli i zostają uwielbieni w boski sposób przez małość stworzenia. Słuchaj uważnie, moja córko, życie w mojej woli przewyższa w zasługach samo męczeństwo. Męczeństwo zabija ciało, ale żyć w mojej woli to tak, jakby twoja wola została zabita boską ręką, która nadaje duszy szlachetność boskiego męczeństwa. Za każdym razem, gdy dusza postanawia żyć w mojej woli, moja wola przygotowuje się do uderzenia, by zabić ludzką wolę, dokonać szlachetnego męczeństwa tej duszy,
W rzeczywistości wola ludzka i wola Boża nie spajają się ze sobą. Myślnik jeden musi ustępować drugiemu. Wola ludzka musi zgasnąć przed wolą Bożą. Tak więc za każdym razem, gdy zdecydujesz się żyć w mojej woli, jesteś gotowa ponieść męczeństwo z własnej woli. Czy widzisz, co to znaczy połączyć się z moją wolą? To być nieustannym męczennikiem mojej najwyższej woli. Czy to trywialne i nieważne? Moje życie toczy się dalej w goryczy pozbawienia mojego słodkiego Jezusa. Nie wiem, jak udaje mi się żyć. Czuję się zmiażdżona w strasznym koszmarze. Moja natura pozbawiona jedynego oparcia chciałaby się rozpuścić. Czasami czuję, jak pękają mi kości, a czasami mój żołądek blokuje się, nie chcąc otrzymywać ani wody, ani jedzenia. Bez mojego Jezusa moja biedna natura uszłaby i rozpadłaby się. Kiedy ma się rozpuścić? Potężna ręka chwyta mnie, repozycjonuje zwichnięte kości, odblokowuje żołądek i zapobiega całkowitemu upadkowi. O Panie, jakie cierpienie! Zlituj się nad moim smutnym losem. O Boże, przywróć proszę tego, który jest jedyną podporą mojego życia, albo niech moja biedna natura odpłaci Ci daninę śmierci. Abym mogła znaleźć się w łonie mojego Jezusa, gdzie już nigdy nie zostaniemy rozdzieleni. Kiedy byłam w tym stanie po tak wielkich mękach, mój słodki Jezus stał się widzialny we mnie. Siedział tam sam, zamyślony i milczący, z rękami na czole. Chociaż był we mnie. Było we mnie tyle przestrzeni, że byliśmy od siebie oddaleni. Krótko mówiąc, byliśmy oboje sami, każdy po swojej stronie. Chciałam więc za wszelką cenę podejść do niego, powiedzieć mu kilka słów i dotrzymać mu towarzystwa w jego samotności. Ale nie wiem, jak zmieniła się przestrzeń. Wydawało mi się, że to świat i że Jezus jest w jego centrum. Wydawało mi się, że Jezus martwił się losem świata, który zmierzał ku swojej ruinie. Wziął kawałek tej przestrzeni i położył na mnie. Czułam się zmiażdżona pod tym ciężarem. Ale byłam szczęśliwa, że mój Jezus, moje życie, był blisko mnie. Widząc go blisko mnie, chciałabym płakać, aby zmiękczyć jej serce po mojej straszliwej udręce i długo z nim rozmawiać. Ale mogłam mu tylko powiedzieć: Jezu, nigdy więcej mnie nie opuszczaj. Czy nie widzisz, że bez Ciebie nie zniosę dłużej tego wygnania? Całe dobro, powiedział do mnie, nie zostawię Cię. Nie, nie. To fałszywe oskarżenie, które wnosisz przeciwko swojemu Jezusowi. Nigdy nikogo nie zostawiam. Stworzenia oddalają się ode mnie, a nie ja od nich. Raczej biegnę za nimi. Więc nigdy więcej nie obrażaj mnie, mówiąc mi, że mogę cię opuścić. Poza tym dobrze to widziałaś. Byłem w tobie, a nie na zewnątrz. I nie tylko ja, ale cały świat. Potem, patrząc na Jezusa, mogłam zobaczyć, że jego inteligencja jest bardziej intensywna niż słońce i wszystkie jego myśli, jak tyle promieni emanujących z tego słońca. Te promienie stały się silniejsze i pokryły myśli wszystkich przeszłych, obecnych i przyszłych stworzeń. Próbując uchwycić wszystkie stworzone inteligencje, aby, w ich imieniu, oddać Ojcu chwałę i całkowite zadośćuczynienie za wszystko,
oraz także dla pozyskiwania wszelkich dóbr dla stworzonych inteligencji. Następnie przyciągając mnie do siebie, powiedział do mnie: moja córko, słońce, które widzisz w inteligencji mojego człowieczeństwa, zostało utworzone przez moją boskość, która obdarzyła moje człowieczeństwo kreatywną mocą i znajomością wszystkich rzeczy, abym mógł być nowym słońcem dusz. Słońce, które stworzyłem w imię natury, wypełnia swoim światłem całą ziemię, bez pozbawiania nikogo korzyści. Robi to bez opuszczania nieba. Moja boskość w moim człowieczeństwie zachowywała się w ten sam sposób. Nie opuszczając mnie, uformowała promienie swojego niedostępnego światła, które okryło wszystkich i wszystko. W każdej chwili ukryłem każdą myśl, każde słowo i każdy czyn wszystkich stworzeń, wszystkich pokoleń ludzkich, w których imieniu ustawicznie oddawałem chwałę mojemu Ojcu. Wstępując do Ojca, moje światło zestąpiło, aby objąć w swoją moc wszystkie ludzkie czyny, aby je oświetlić, rozgrzać i naprawić. W ten sposób wszystkie ludzkie czyny są nieustannie okrywane światłem dla ich dobra. Dla mnie robienie tego było naturalne. Ty, moja córko, nie masz tej mocy, aby wszystkie ludzkie czyny przemienić w jeden czyn. Jednak w mojej woli będziesz przechodzić przez moje promienie jeden po drugim. I krok po kroku będziesz podążać tymi samymi ścieżkami, co moje człowieczeństwo. Więc próbowałam przejść przez pierwszy promień, potem drugi i tak dalej. Ale, o mocy woli Bożej, kiedy podróżowałam przez te promienie, byłam tak mała, że wydawało mi się, że jestem atomem. I ten atom był czasami w boskiej inteligencji i przemierzał inteligencję stworzeń. Czasami było to w boskich słowach, czasami w boskich ruchach. Biegnąc przez słowa i ruchy stworzeń i tak dalej. Widząc moją ekstremalną małość. W swojej inteligencji, słowach i ruchach bóstwo zostało przeniesione z miłością do mojej niskości. I powiedziała do mnie Trójca Święta: ta małość nas zachwyca. Widząc, jak wchodzi w nasze własne czyny w tym celu, aby zrealizować je w tym samym czasie co my i rozdać je wszystkim. Doświadczamy takiej radości i chwały, że przepełnieni miłością dajemy je wolność wejścia w nas i działania z nami. Na te słowa bardzo się zdezorientowałam i powiedziałam sobie: nic nie robię. To wola Boża niesie mnie w swoich ramionach. Dlatego cała chwała trafia do Jego ukochanej woli. Kiedy wtopiłam się w wolę Bożą, powiedziałam sobie: przedtem, kiedy połączyłam się w świętej i najwyższej woli, Jezus był ze mną. I właśnie z Nim weszłam do niej. Tak więc wejście w wolę Bożą było rzeczywistością. Teraz tego nie widzę i nie wiem, czy wchodzę, czy nie wchodzę do wiecznej woli. Czuję się bardziej, jakby to była zapamiętana lekcja lub sposób mówienia. Kiedy tak myślałam, mój kochający Jezus poruszył się we mnie. Wziął jedną z moich rąk, uniósł mnie wysoko w powietrze i powiedział do mnie: moja córko, musisz wiedzieć, że nawet jeśli mnie nie widzisz, za każdym razem, gdy łączysz się z moją wolą, ja, w twoim wnętrzu, podnoszę cię wysoko jedną ręką, a z nieba wyciągam do ciebie moją drugą rękę,
aby wziąć Twoją drugą rękę, aby podnieść Cię na naszym łonie, w naszej nieskończonej woli. Więc jesteś w moich rękach, w moich ramionach. Musisz wiedzieć, że wszystkie czyny dokonane w naszej woli weszły w pierwszy akt, przez który dokonaliśmy całego stworzenia. Te akty stworzeń musiały objąć nasze, bo wola, która im daje życie, jest jedna. I rozprzestrzenić się we wszystkich stworzonych rzeczach, tak jak czyni to nasza wola. Więc te akty są to dla nas powroty miłości, wyrazy uwielbienia i obdarzają nas nieustanną chwałą za wszystko, czego dokonaliśmy w stworzeniu. Daje nam się tylko to, co dokonuje się w naszej woli. Nieustanny powrót miłości, uwielbienie w boski sposób i niekończąca się chwała. Nasza miłość do wszystkich rzeczy, które stworzyliśmy, jest tak wielka, że nie pozwoliliśmy im opuścić naszej woli. Jak tylko je stworzyliśmy, trzymaliśmy je przy sobie. Nasza wola staje się strażnikiem i dostarczycielem wszelkiego stworzenia. Dlatego rzeczy są zawsze nowe, świeże i piękne. Stworzone przez nas perfekcyjnie. Nie rosną ani nie zmniejszają się i nie podlegają żadnym zmianom. Są wierne swojemu pochodzeniu, ponieważ pozwalają się utrzymać i zachować w naszej woli. Pozostają blisko nas, by opiewać naszą chwałę. Działanie stworzenia w naszej woli jest jak nasze, a nasza wola staje się jej dostarczycielem i opiekunem. Czyny, które istota czyni w naszej woli, są umieszczone wokół nas. Są przemieniane we wszystkie stworzone rzeczy i wyśpiewują nieustannie naszą chwałę. Jak wielka jest różnica między naszym działaniem i działaniem stworzenia ludzkiego. I równie miłość, z jaką działamy. Nasze prace wykonujemy z taką miłością, że nie pozwalamy, aby te prace nas opuściły, aby nie straciły nic ze swojego pierwotnego piękna. Z drugiej strony, gdy stworzenie ludzkie działa, nie jest w stanie dotrzymać kroku temu, co robi. Często nie wie, co się z nim dzieje, co się z nim stało. Może się zabrudziło lub zostało zamienione w szmatę, znak jej braku miłości do tego, co robi. A kiedy zdradziło swoje pochodzenie, to znaczy wolę Bożą, z której pochodzi. Stworzenie ludzkie straciło swoją prawdziwą miłość do Boga, do siebie i do tego, co robi. Chciałem, żeby człowiek był w mojej woli, z własnej woli, nie pod przymusem. Ponieważ kocham go bardziej niż wszystkie inne rzeczy, które stworzyłem. Chciałem, żeby był jak król pośród moich dzieł. Ale niewdzięczny człowiek wolał zaprzeczyć swojemu pochodzeniu. Więc został przemieniony. Stracił swoją świeżość i piękno. I podlega ciągłym zmianom i słabościom. I nawet jeśli błagam go, aby wrócił do swoich początków, odwraca się, udając, że mnie nie słyszy. Ale moja miłość jest tak wielka, że wciąż na niego czekam i wciąż go wzywam. Dziś rano mój słodki Jezus stał się widzialny. Był w takim stanie cierpienia, że moja biedna dusza poczuła się pochłonięta współczuciem. Wszystkie jego kończyny były zwichnięte. Jego rany były tak głębokie i bolesne, że jęczał i wił się. Zbliżył się do mnie, jakby chciał, abym uczestniczyła w jego cierpieniach.
Patrząc na niego, poczułam, jak odbija się we mnie jego ból. Cała dobroć, powiedział do mnie. Moja córko, dłużej tego nie zniosę. Dotknij moich bolących ran, aby je zmiękczyć, okryj swoimi kochającymi pocałunkami. Aby twoja miłość mogła zmniejszyć moje konwulsje. Ten tak bolesny stan jest prawdziwym obrazem tego, co moja wola czuje pośród stworzeń. Moja wola jest w nich obecna, ale jest podzielona. Ponieważ stworzenia wykonują swoją wolę, a nie moją. Moja wola jest jakby przemieszczona i zraniona przez stworzenia. Dlatego połącz swoją wolę z moją i złagodź to przemieszczenie. Przytuliłam go mocno i pocałowałam rany na jego dłoniach. Och! Jak jego ręce zostały zniszczone przez tak wiele dzieł stworzeń, nawet świętych, nie mających swojego pochodzenia z woli Bożej. Aby zmniejszyć jego cierpienie, ścisnęłam jego dłonie w swoich. Jezus pozwolił mi zrobić to, co chciałam. Naprawdę chciał, żebym to zrobiła. Więc kontynuowałam z innymi jego ranami. Tak bardzo, że pozostał ze mną przez większość poranka. Zanim mnie opuścił, powiedział do mnie. Moja córko, odciążyłaś mnie. Czuję, że moje kości zostały zastąpione. Ale czy wiesz, kto może mi ulżyć i wymienić moje zwichnięte kości? Ten, który pozwala, by moja wola w nim królowała. Kiedy dusza odkłada swoją wolę na bok, nie pozwalając jej na żaden akt życia. Moja wola tam panuje, rozkazuje i rządzi jako Pan. Czuję się jak w domu, tak jak ja w mojej niebiańskiej ojczyźnie. Czując się w swoim domu, działam jak mistrz. Wszystko mi się podoba. Wkładam w to to, czego chcę. Daje mi największą cześć i chwałę, jaką może mi dać jakiekolwiek stworzenie. Z drugiej strony, jeśli dusza wykonuje swoją wolę, to ona działa jako Pan, który rozporządza wszystkim. Moja wola jest tam jak biedny, zaniedbani, a czasem pogardzany nieznajomy. Chciałbym tam położyć swoje rzeczy, ale nie mogę, bo ludzka wola nie chce mi dać miejsca. Nawet w rzeczach świętych chcę mieć przewagę. Jak nieswojo czuję się w duszy, która spełnia swoją wolę. To jest jak dla ojca, który ma odwiedzić jedno ze swoich dalekich dzieci. Lub jako przyjaciel, który zamierza odwiedzić innego przyjaciela. Puka i chociaż drzwi są mu otwarte, zostaje chłodno przyjęty. Dajemy mu czekać przy wejściu. Nie przygotowuje się dla niego posiłków. Nie proponuje się mu łóżka do odpoczynku. Odmawia mu dzielenia radości i smutków. Co za zniewaga. Co za żal z powodu tego ojca lub tego przyjaciela. Jeśli przyniósł skarby do rozdania, niczego nie zostawia i wraca ze złamanym sercem. Mogłoby być też odwrotnie. Jak tylko osoba przybędzie. Świętujemy. Przygotowujemy najlepsze posiłki, najsłodsze z łóżek, a gościa czynimy panem całego domu i nas samych. Czy nie jest to największy zaszczyt, miłość, szacunek i uległość, jakie można ofiarować ojcu lub przyjacielowi? A ile pięknych i dobrych rzeczy zwiedzający nie pozostawi tym, którzy je w ten sposób otrzymają, aby podziękować im za ich wielką hojność. Tak jest z moją wolą. Pochodzi z nieba, aby mieszkać w duszach.
ale zamiast pozwolić mi być panem, traktują mnie jak obcego i w nędzy. Ale moja wola nie odchodzi. Chociaż jestem traktowana jak obca, pozostaję tam, czekając, aby dać duszom moje dobra, moje łaski i moją świętość. Zostałam całkowicie opuszczony w najświętszej woli Bożej i w tym całkowitym i całkowitym opuszczeniu czułam we mnie nowe niebo. I jak całkowicie boska atmosfera tchnie we mnie nowe życie. Poruszając się we mnie, mój zawsze kochany Jezus zdawał się sięgać w moją stronę, aby przyjąć mnie i ukryć w nim, i umieścić mnie pod tym nowym niebem Jego woli, ukształtowanym we mnie Jego łaską. Z wielką satysfakcją wdychałam wonne i słodkie powietrze Jego najświętszej woli. Całkowicie oszołomiona powiedziałam do Niego: Moja miłości, mój Jezu, jak piękne jest niebo Twojej woli. Jak dobrze być pod Nim. Och, jakże orzeźwiająca i zbawienna jest Jego niebiańska atmosfera. Przytulając mnie bliżej siebie, powiedział do mnie: Córko mojej woli, każdy czyn dokonany w mojej woli jest nowym niebem, które rozciąga się ponad duszą. Każde nowe niebo piękniejsze od innych. Powietrze na tych niebiosach jest boskie i niesie świętość, miłość, światło, siłę. Ma wszystkie smaki razem. Dlatego czujemy pachnące i słodkie powietrze. W niebie moja wola wzmacnia, upiększa, zachwyca, przenika wszystko. Przemienia wszystko i wszystko przebóstwia. Na ziemi, w duszy, która posiada nowe niebiosa mojej woli, moja wola działa i doświadcza wielkiej radości w tworzeniu nowych niebios. Działa bardziej w duszach pielgrzymów niż w duszach niebieskiej Jerozolimy. Tam na górze dzieła świętych dobiegły końca. Nie mają już nic do roboty. Będąc na ziemi, moja wola zawsze ma coś do zrobienia w duszach, w których rządzi. Ona ma dużo, żeby wszystko w tych duszach osiągnąć i żeby żaden czyn nie był tam dokonywany z woli ludzkiej. Za każdy czyn pozostawiony ludzkiej woli, moja wola jest pozbawiona tworzenia nowego nieba. Ma mniej do roboty. Ach, gdybyś tylko wiedziała, co dzieje się z duszą, która działa w mojej woli i która pozostawia mojej woli pełną swobodę działania w niej. Wyobraź sobie morze, gdy jego fale wznoszą się tak wysoko i tak potężne, że przebijają powietrze. Nie tylko wody, ale także ryby zamieszkujące jego głębiny. Fale chwytają te ryby, które nie mogą się oprzeć tej sile. Bez tych fal nie są w stanie opuścić swojego schronienia. Och, gdyby morze miało nieograniczoną siłę, spowodowałoby, że wszystkie jego wody wytrysnęłyby z koryta i gigantycznymi falami uniosłyby wszystkie ryby. Jednak to, czego morze nie może dokonać, ponieważ jego siła jest ograniczona, moja wola może dokonać. Czyniąc uczynki duszy swoimi własnymi, tworzy w nim swoje wieczne fale, z których nic nie ucieka. Te fale zawierają czyny mojego człowieczeństwa, czyny mojej niebiańskiej mamy, czyny świętych i wszystko, co uczyniła sama boskość. To wszystko jest w akcji. Moja wola jest czymś więcej niż morzem. Można porównać prace moje i świętych rybom żyjącym w morzu. Kiedy moja wola działa w duszy i poza nią, wszystko, co jest w mojej woli,
porusza się i wznosi. Wszystkie uczynki duszy porządkują się i wyśpiewują nam chwałę, miłość i uwielbienie. Te dzieła paradują przed nami, mówiąc: jesteśmy Twoimi dziełami. Jesteś wielki i potężny, ponieważ uczyniłeś nas tak pięknymi. Moja wola zawiera wszystko, co piękne i dobre. Kiedy działa w duszy, zapewnia, że niczego, co pochodzi od nas, nie brakuje, aby nasza chwała była pełna. Działanie mojej woli można nazwać wieczną falą, która zawiera w jednym punkcie niebo i ziemię. Rozprzestrzenia się na wszystko jako nosiciel boskiego aktu. Och! Jak niebo się raduje, gdy widzi odwieczną wolę działającą w duszy. W rzeczywistości. Ponieważ dzieła błogosławionych w niebie są potwierdzone w woli Bożej, ci błogosławieni mogą zobaczyć, jak ich dzieła łączą się w boski akt i poczuć podwojoną ich chwałę, szczęście i radość. Dlatego, ponieważ jesteś córką mojej najwyższej woli, zalecam ci, aby każde twoje działanie odkładać w jej wieczne fale. Abyśmy, kiedy te fale dotrą do stóp naszego tronu w niebie, mogli coraz bardziej utwierdzać Cię jako prawdziwą córkę naszej woli i pozwolić Ci być nosicielką łask dla Twoich braci, naszych dzieci. Pomyślałam o świętej woli Bożej i modliłam się do mojego kochającego Jezusa, aby w swojej dobroci udzielił mi łaski spełnienia we wszystkim Jego najświętszej woli. Powiedziałam do Niego: Ty, który mnie kochasz i chcesz, aby Twoja wola się spełniła, aby mnie wspierała i inspirowała w każdej chwili, aby tylko Twoja wola znalazła we mnie życie. Kiedy odmawiałam tę modlitwę, mój słodki Jezus poruszył się we mnie i przytulając mnie mocno do siebie, powiedział do mnie: moja córko, jak modlitwy tych, którzy zawsze szukają mojej woli, dotykają mojej